drodzy, witam was ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na haul zakupowy. Więc dzisiaj będę mierzyła ubrania ze sklepu Misguided, zamówione wprawdzie na Zalando, ale wszystkie te rzeczy, które są w środku, są właśnie z tego sklepu. Także jestem ciekawa, czy coś będzie fajnego. Ja, jeśli chodzi o te ubrania, stworzyłam już takie gotowe outfity. Będą to jednoczęściowe i dwuczęściowe outfity gotowe, więc kilka rzeczy zamówiłam, żeby stworzyć właśnie kilka takich jakby gotowych looków. Nie wygląda tak dość niepozornie, aczkolwiek powiem wam, że jest ciężkie to zamówienie, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć, co jest w środku. Mamy. I lecimy. Wiem, że dwie pary spodni zamówiłam i bluzki do tego, żeby fajnie właśnie fajny outfit stworzyć. Więc zaczynamy od pierwszych spodni, które bardzo fajnie wyglądały na stronie, fajnie podkreślały figurę. Więc otwieram i mam nadzieję, że długość też będzie dobra. Bo coś mi się wydaje, że one takie... Nie, przypomniałam sobie, że ja zamówiłam właśnie z działu tall, czyli wysokie, i te nogawki są mega długaśne. Nawet nie wiem, czy nie będą za długaśne jak dla mnie, mimo tego, że jestem wysoka. Więc na pierwszy rzut wyglądają naprawdę bardzo fajnie, bo one mają tu takie rozcięcia. I też właśnie na modelce widziałam, że one fajnie tak podkreślały tyłek, więc fajnie leżały. Mają one bardzo wysoki stan i ten jeans, tak jak mówiłam, on się... Minimalnie on się naciąga, więc tak wyglądają te spodnie. Powiem wam, że naprawdę zapowiadają się na bardzo długie. Także to są pierwsze spodnie i zamówiłam te dwie sukienki, takie sobie zamówiłam. Ok, teraz widzę, że dwa razy samą sukienkę zamówiłam. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że dwa razy tą samą sukienkę zamówiłam. W każdym bądź razie. Mogłam. W każdym bądź razie weźmiemy jakąś bluzkę do tego. Jak wiecie, teraz są modne bardzo rzeczy w takie wzory różne, więc ja też zamówiłam rzeczy wzory. Tu akurat się składa, że prawie wszystko jest w podobny wzór. Więc tutaj mam jedną bluzkę, tutaj mam drugą bluzkę, tutaj mam trzecią bluzkę. I mam do tego też spodnie, które specjalnie zamówiłam, bo stwierdziłam, że fajnie to będzie wyglądało, więc tamte myślę, że będą fajnie wyglądały, tamta bluzka z tamtymi spodniami. Więc do tych spodni przymierzymy sobie dwie bluzki i dwie te same sukienki. Więc moi drodzy, najpierw może przymierzę tą bluzkę z tymi spodniami, zobaczymy, jak ona wygląda. Ten rozmiar jest, nie wiem, czy rozmiar nie będzie dla mnie za duży. Nie wiem, czy nie było już tej rozmiarówki, czy po prostu stwierdziłam, że lepiej zamówić delikatnie większą, jeśli chodzi o rozmiar. Więc ta bluzka wygląda tak, one są krótsze, specjalnie właśnie z tego względu są krótsze, że widziałam, że te spodnie są z wysokim stanem, więc tutaj ma taki pasek, który my oplotamy sobie wokół bioder, wokół pasa. Wygląda ona tak, także przymierzam ją z tymi spodniami. Powiem tak, ja myślałam całe życie, że jestem wysoka, ale jednak chyba żyłam w błędzie. Chyba jednak do wysokich się nie zaliczam, patrząc na te spodnie. Więc może zacznijmy od... Trochę was cofnę. Może... Zaczniemy od góry. Więc bluzka jest bardzo fajna, podobają mi się te wzory. Uważam, że nawet mi pasują, chociaż dzisiaj mam przeskonanie i nic mi się nie podoba. No ale powiedzmy, że nawet są fajne. I podobają mi się bluzki właśnie z takim wiązaniem. Można to wiązanie tak wiązać, można inaczej na odwrót, a można inaczej. To wszystko zależy od nas. Więc powiem wam, że jest całkiem fajna, chociaż ten materiał się zdaje, że jest taki... średnio przypuszczające powietrze, ale podoba mi się właśnie ten wzór, podoba mi się to wiązanie tutaj. Spodnie, natomiast jeśli chodzi o spodnie, są one troszkę dla mnie za szerokie,
co widać na załączonym obrazku. Ale to do tego jeszcze mogłabym sobie założyć na przykład pasek, więc to by nie było. To nie jest największy problem, jeśli chodzi o te spodnie. Całkiem spoko leżą, aczkolwiek jak się idzie, to tutaj tak zimnie się robi dużo tego materiału. Ale najlepsze jest to, że tak jak mówiłam, wydawało mi się, że jestem wysoka. Zamawiałam z działu tall, ale jednak chyba wysoka nie jestem. Bo te nogawki dosłownie wiszą mi, ciągną się po podłodze. Ja nie chodzę w wysokich butach, a do tych spodni musiałabym założyć przynajmniej 10 cm buty na... przynajmniej o wysokości przynajmniej 10 cm, bo te nogawki tyle są dla mnie za długie, więc pokażę wam, jak te nogawki wyglądają. Więc właśnie o to mi chodzi, że jak się idzie, to tutaj tak się dziwnie to układa. No i tak jak mówiłam, one trochę tutaj odstają, więc trochę dla mnie za szerokie, ale zobaczcie na to. Może tak wam pokażę. Tak, zobaczcie, jakie te nogawki są długaśne. Więc po prostu one się ciągną po podłodze. Tak jak mówiłam, musiałabym buty założyć o wysokości. To właśnie są te rzeczy, więc zobaczcie, gdzieś z 10 cm. Więc jeśli chodzi o te spodnie, to jednak podziękuję. Jeśli chodzi o tę bluzkę, myślę, że jest fajna, warto ją zostawić. Tutaj ma nawet zamek, więc możemy ten rozpinać do bluzki i zakładać ją. I to ułatwia nam wtedy zakładanie. Bluzka fajna, fajny wzór. Do czarnych spodni też będzie fajnie wyglądała. Czy to jakieś spódnice z wysokim stanem. No, spodnie niestety są za długie. Ok, moi drodzy, więc następna bluzka wygląda tak. Jest ona dłuższa, jeśli chodzi tutaj o długość. Długi ma rękawy, więc myślę, że ona fajnie wygląda do włożonych spodni, aczkolwiek tutaj ma takie marszczenia, więc nie wiem, czy to by wtedy fajnie wyglądało. Fajnie to tutaj wygląda, bo tak odstaje, całkiem fajnie to leży. Materiał jest to taki tutaj przylegający bardzo do talii, jeśli chodzi tutaj o pas. I ona jest fajna o tyle z tyłu, że ten zamek rozpina się po całej długości, więc całkowicie możemy to rozpiąć. Materiał też taki średnio przepuszczający powietrze, więc szczerze mówiąc, jeśli miałabym wybierać między tą a tamtą, to tamta zdecydowanie bardziej mi się podobała. To tak nie do końca. Może jakby była troszkę krótsza, to może by to lepiej wyglądało. Więc nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o tym bluzce. Też z działu wysokie. Następne ubrania przymierzone, więc może zacznijmy od bluzki. Powiem wam, że podoba mi się ta bluzka, dlatego że fajny ma właśnie wzór. Tutaj też ciekawie wygląda, bo ona, jak widzicie, to jest związana sznurkiem. Tutaj możemy to bardziej, wiecie, ścisnąć lub rozszerzyć, więc naprawdę to spoko wygląda. Aczkolwiek jest taka, powiem wam, że dość mocno przylegająca do ciała. Tutaj o rękawy, jeśli chodzi o rękawy, to też. Więc myślę, że w tej bluzki to nawet można chodzić bez stanika, bo jak widzicie, trochę się ruszę, to tutaj mi już wystaje. Więc myślę, że jakbym była bez stanika, to bym miała troszkę więcej luzu. Ale sam pomysł, kolor, krój mi się bardzo podoba, więc zastanowię się nad nią, bo jest naprawdę ciekawa. Jeśli chodzi o te spodnie, to jednak zdecydowanie, przynajmniej zostało to ustalone, że całe życie żyłam w błędzie i jednak ja do wysokich chyba nie należę osób. Bo te nogawki są znowu ta sama historia, też takie długaśne. Też są długaśne, mega długaśne, tak jak tamte. Tylko że tutaj jest o tyle dobrze, jeśli chodzi o te spodnie, że one mają prostą nogawkę, co zaraz wam pokażę, więc możemy albo tą nogawkę obciąć, albo po prostu podwinąć. Obcięte nogawki też są modne. A jeśli chodzi o te spodnie, to jak widzicie, są one dość ciekawe, bo tutaj mają kolor taki jasny, tutaj mają kolor ciemny i tak przechodzą. I dosłownie ta tutaj partia jest jasna, więc myślę, że one ciekawie wyglądają właśnie przez to. Tylko podobna historia, jeśli chodzi o te spodnie, to podobna historia jak tamte, że one tutaj tak mi odstają, tak jak tamte. Ale wiecie, zawsze można pasek założyć albo jakoś tutaj związać, teraz są te wiązania modne na sznurówkę. Więc można byłoby tak zrobić, ale są wygodniejsze niż tamte, bo nie są takie sztywne. Ten jeans jest też cieńszy, więc jakoś tak wygodniej się w niej czuję, fajny, wysoki stan. Więc się zastanowię nad tymi spodniami, czy nie zostawić, bo na pewno są oryginalne, mają coś ciekawego w sobie, więc może zostawię. Wszystko też całkiem fajne. Tak wygląda.
A te spodnie wyglądają właśnie tak, że tutaj jest ta część jasna. Z tyłu wyglądają tak. I one nogawkę właśnie mają prostą. Ja tutaj podwinęłam sobie, bo dużo są one dla mnie za długie. Co możecie zauważyć? Podwinęłam aż tyle tej nogawki. Na dwa razy. Okej, okay, moi drodzy, kolejna rzecz jest to sukienka, też z działu Toll. Ale powiem wam szczerze, że już mi się nie podoba. Po pierwsze myślałam, że ona będzie trochę bardziej luźniejsza, nie lubię takich depresowanych sukienek. Po drugie nie jest taka długa, jakbym chciała. Myślałam, przynajmniej tam było widać chyba na zdjęciu z tego co kojarzę, że ona jest zdecydowanie dłuższa, jeśli chodzi o długość. Także jak ktoś lubi obcisłe sukienki, to jak najbardziej. Ja tak średnio. I ten materiał jest taki, wiecie, dość gruby, raczej dość gruby, grubszy taki jak tego typu materiały, więc myślę, że to już, ja już tutaj, wiecie, szykuję się na wiosnę, więc myślę, że takiej sukienki nie potrzebuję, także średnio mi się podoba, więc myślę, że ją na pewno oba. Jeśli chodzi o długość, to też nie jest jakaś specjalnie długa, bo widzicie, tutaj już jest ten rozporek, więc... Taka długość. I mam na sobie tą ostatnią sukienkę. Powiem tak, że do niej oczywiście trzeba ją raczej trzeba nosić bez stanika, chyba że będziemy mieli taki stanik, który po prostu jest bez ramionczek, bo jak widzicie te ramionczka to też są tak, to te ramionczka są tutaj dość wąskie. Tutaj jest taki ściągacz, który tutaj zawiązujemy na szyi, to też możemy regulować jak chcemy, żeby było troszkę bardziej tutaj większe wycięcie lub mniejsze. Rękawy bardzo fajne, bo takie dłuższe tutaj mają też rozcięcie na rękawach. Fajnie wygląda, jest ona już dłuższa jeśli chodzi o krój w porównaniu do tej zielonej, przylegająca do ciała, fajny kolor. Ja lubię bardzo kolor czerwony, więc ogólnie czuję się w niej całkiem fajnie. Tylko jedna za bardzo, jak już mówiłam wam, nie jestem przyzwyczajona do tego typu sukienek, takich opinających, podkreślających sylwetkę. Chociaż nieskromnie mówiąc, myślę, że sylwetkę mam całkiem fajną do tego typu sukienek, dlatego że ja mam tutaj wąsko talię, dość szerokie biodra, więc myślę, że to całkiem fajnie wygląda. No ale nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Także dajcie oczywiście znać, co sądzicie o tej sukience. Aż dotąd. Więc długość ma całkiem fajną. Zdecydowanie lepszą niż tamta zielona zielona sukienka. Także to była ostatnia rzecz przez pomyłkę, tak jak mówiłam już 10 razy, zamówiłam tą czerwoną sukienkę dwa razy. Także moi drodzy, ja kończę. Dużo to haul nie był, ale myślę, że nawet, że znalazłeś tu kilka ciekawych rzeczy. Dajcie koniecznie znać, która z tych rzeczy przypadła wam do gustu. Sorry za odgłosy ciągle, no ale inaczej się nie da. Na tyle. Za niedługo będzie haul ze sklepu H&M, więc koniecznie obserwujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, która z tych rzeczy jest fajna, którą powinnam zostawić. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii na ten temat, więc śmiało piszcie. Także trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym filmie. Pa!